Trochę to trwało, ale w końcu się do tego zabrałem. I wcale nie przekonała mnie dzisiaj do tego pogoda, ale presja czasu. Galaxy S7. Zabierałem się do tej recenzji jak do głaskania jeża. Głównie dlatego, że ten telefon jest tak samo nowy, co nudny. Ale to nie jest złe. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się nawet, że przeciętny użytkownik smartfonu nie oczekuje zmian rewolucyjnych. On oczekuje ewolucji, która doprowadzi do tego, że wreszcie jego telefon będzie dobry. Będzie go zadowalał. Ten telefon, za który zapłacił 3000 zł. No właśnie, 3000 zł. Nie dałoby się taniej? Xiaomi, pokazując Mi 5, twierdzi, że by się dało. A ja mam zamiar to sprawdzić. Na pierwszy rzut oka telefony nie różnią się od siebie za bardzo. Jednak wystarczy wyciągnąć z nich tacki, by zorientować się, że Mi 5 ma miejsce na dwie karty SIM, a S7 wróciło do bardzo dobrej praktyki, czyli oferuje użytkownikowi miejsce na kartę microSD o pojemności do 200 giga. Mi 5 w wersji, którą widzicie, ma 32 giga RAM-u pamięci wbudowanej i 3 giga operacyjnej. S7 w tym konkretnym przypadku też ma 32 giga pamięci wewnętrznej, natomiast operacyjnej ma 4 giga. I to tyle, jeżeli chodzi o cyferki, bo jak wiecie, dla mnie znaczą niewiele. Wszystkich aptekarzy odsyłam do Google'a, tam od specyfikacji technicznych aż się roi. Dwa słowa o ekranach. Są podobnych rozmiarów. Ekran Xiaomi ma przekątną większą o dwie grubości paznokcia, ale to raczej bez znaczenia. Ważniejsze jest to, że uśpiony ekran Xiaomi jest po prostu czarny. Ten bez 7, jak widzicie, wyświetla podstawowe informacje, co przydaje się w nocy i rzeczywiście nie zżera przesadnie baterii. Po włączeniu nie zauważycie pewnie, że ekran S7 ma większą rozdzielczość. Możecie za to zobaczyć, jak na obu ekranach wyglądają kolory i kąty widzenia. Ekrany obu smartfonów pokryte są Gorilla Glass 4, co oznacza, że będziecie musieli je chwilę dłużej nosić w kieszeni razem z kluczami, żeby się porysowały. Ale w końcu się porysują, jak każdy smartfon. Jeżeli chodzi o crash testy, nie będę ich przeprowadzał. Pewnie wiecie z własnego doświadczenia, że tutaj wszystko zależy od szczęścia. Fajne jest za to, że S7 jest pyło- i wodoodporny i to bez żadnych zaślepek. Możecie go naprawdę dowoli posypywać pyłem, a potem wrzucić go do wody. Jeżeli głębokość nie będzie większa niż 1,5 metra, to może tam leżeć przez pół godziny. Jak go wyciągniecie, to nic nie powinno mu się stać. Jeżeli chodzi o pył, to mam dość potężne grudki. Niestety mniejszego nie było. Jeżeli chodzi o wodę, to mam nieco mniej niż 1,5 metra. Ale trudno, musimy sobie jakoś poradzić. Ja widziałem, że tak będzie. Efekt eksperymentu jest dość przewidywalny. S7 wytrzymał. Przejdźmy więc dalej. Rzecz w dzisiejszych czasach chyba najważniejsza. Aparaty. Są podobne, ale na papierze Samsung jest dużo jaśniejszy. A to oznacza, że w rzeczywistości będę musiał wejść tam, żeby pokazać Wam to. I zrobię to, bo wszyscy na tym skorzystamy. Okazuje się, że papier papierem, a ze zdjęć wynika jasno, że Xiaomi w pochmurny dzień zrobiło jaśniejszą fotę. Natomiast przy zdjęciu makro zdecydowanie lepiej poradził sobie Samsung. Podczas zdjęć wieczornych znów moim zdaniem Xiaomi jest górą. Czas zatem zmienić aparat i ocenić jakość zdjęć selfie. Xiaomi znów wydaje się robić jaśniejsze foty. I ma całkiem zabawną funkcję. Zgaduje, ile macie lat. Myślę, że nawet najmniej utalentowana wróżka poradziłaby sobie z tą zgadywanką lepiej. Ale to miłe, że Mi 5 stara się poprawić humor użytkownikowi, bo przynajmniej mój wiek notorycznie zaniża. Pod niektórymi kątami przesadza wręcz nieprzyzwoicie. Z kolei Samsung ma funkcję selfie panorama. Robicie sobie selfiaka, następnie przekręcacie telefon w lewo i w prawo i w efekcie uzyskujecie zdjęcie siebie szersze niż moglibyście się tego spodziewać. Na tle góry na przykład. Życzę Wam, żeby Wasza była bardziej imponująca. Jeszcze jedna funkcja zwróciła moją uwagę. Strzelając sobie selfie możecie wykonać obrót o 360 stopni i aparat to zarejestruje. I wyjdzie Wam selfie ze zmieniającym się tłem, co jest całkiem spoko, nawet jeżeli nikomu się nie przyda. Wideo.
wziąłem dziś ze sobą swój mountain board. Bliższym i dalszym znajomym opowiadam o tym, jakim to jestem proriderem. Co jak się domyślacie, jest bzdurą. Wsiadam na tę deskę raz w roku i z reguły walczę wtedy o życie. Na stokach tak stromych jak ten. I dzisiaj też zawalczę, ale w słusznej sprawie. Sprawdzę, jak sobie radzą ze stabilizacją nagrań wideo aparaty tych dwóch smartfonów. Oba ustawiłem w tryb HD, ponieważ Samsung mówi, że w innych trybach to nie za bardzo i że nie zawsze stabilizacja, a w Full HD i 30 klatkach powinno być wszystko super. Jeżeli chodzi o mnie, jest mniejsza szansa, że będzie wszystko super, ale albo uda mi się przeprowadzić test stabilizacji, albo dzięki mnie zostanie reaktywowany program Śmiechu Warte. Jedno i drugie powinno być użyteczne. W jakimś stopniu. Obie kamery mogą nagrywać w 4K, ale ponieważ Samsung ostrzega, że w 4K nie działa prawie nic poza 4K, a już na pewno nie stabilizacja, włączam Full HD w jednym i drugim telefonie i jazda. Jak widzicie, obrazek z Samsunga wygląda lepiej, ale gdybym miał wybierać, który jest mniej roztrzęsiony, wybrałbym nagranie z Xiaomi. Obie kamery oferują możliwość robienia timelapsów, czego nie będę sprawdzał, bo wydaje mi się to funkcją prymitywną, którą jako producent smartfona naprawdę trudno zepsuć. Dużo bardziej interesuje mnie slow motion. I choć prędkości, które tutaj są rozwijane, nie należą do najwyższych, mam nadzieję, że to miejsce w zupełności wystarczy do naszego testu. To, że wideo nagrane przez Samsunga jest lepsze, już wiemy. Teraz dowiedzieliśmy się dodatkowo, że S7 miażdży Mi 5, jeżeli chodzi o nagrania w slow motion. Skoro już tu jesteśmy, to sprawdzę coś, co sprawdziłbym w autobusie, ale jestem już na to trochę za stary, żeby słuchać muzyki w autobusie z głośnika smartfona. A tutaj mogę, bo nikogo nie ma, bo kto by przyszedł w taką pogodę, w takie miejsce? Dobra, do rzeczy. Samsung. Ustawiam głośność maksymalnie. Tyle wystarczy. Xiaomi, to samo. No w jednym i w drugim przypadku śpiącej obok babci w autobusie raczej nie obudzicie. Dobra, zmiana miejsca. Zajmiemy się rzeczami bardziej nudnymi, ale potrzebnymi. Baterie. 3000 mAh i 3000 mAh, czyli znowu to samo. Jak trzymają? Z moich doświadczeń wynika, że podobnie. Oczywiście każdy telefon używa inaczej. Na pewno pojawi się ktoś, kto pod tym filmem napisze, że jemu Mi 5 trzyma tydzień. I ja to szanuję, ale jeżeli Wam trzyma krócej, to i ten telefon obsługuje szybkie ładowanie i rzeczywiście szybko ładują się te baterie, mimo że ładują się po zupełnie różnych kablach. Po zupełnie różnych kablach, co to za zwrot, nieważne. Przeżyjecie to jakoś. Ludzie mówią do Was gorzej, nawet z telewizji. USB typu C. Bardzo się cieszę, że Xiaomi wprowadziło ten standard, bo jeżeli używacie USB typu C, to wiecie, jeżeli nie, to przeczytaliście, że bez względu na to, którą stroną wsadzicie, to nie ma problemu. Wiem, że część z Was powie, że to żadna rewelacja i żebym spróbował sobie znaleźć na imprezie kogoś, kto ma taki kabel. To prawda, jeżeli idziecie na imprezę i wiecie, że Wam się rozładuje bateria, lepiej, żebyście taki kabel wzięli ze sobą. Co nie zmienia faktu, że to jest przyszłość. Jeżeli chodzi o Samsung Galaxy S7, no to micro USB nie jest żadną przyszłością, ale na pewno na imprezie znajdziecie bardzo wiele osób, które ma kabel, którym możecie podładować swój telefon. Ale Wy też możecie zrobić coś dla innych. Poprzez tą przejściówkę, która jest w zestawie, możecie dać komuś się podłączyć, nawet takim kablem, i naładować telefon innej osobie, jeżeli nie żal Wam prądu, albo podłączyć sobie tutaj pendrive. I to też jest spoko. Czy te telefony mają czytnik linii papilarnych? Mają. I w obu przypadkach czytniki te działają szybko. Powiedziałbym nawet, że w Mi 5 nieco szybciej. Co ma S7, czego nie ma Mi 5? Game Tools, które poza innymi funkcjami pozwalają robić zrzuty ekranu i nagrywać swoją grę. Czytnik pulsu to nie nowe rozwiązanie, ale w Mi 5 też go nie znalazłem.
Znalazłem tu za to funkcję, która robiła szał w 2005 roku. Pamiętacie port Podczerwieni? Jest tutaj. Nie można co prawda przez niego zagrać z kumplem w węża, ale jeżeli macie stary telewizor i przestał Wam się podobać pilot do tego telewizora, to możecie uruchomić aplikację Mi Remote i przez port Podczerwieni sterować telewizorem. Macie tutaj pilot na Podczerwień w Waszym telefonie w 2016 roku. I to wcale nie jest jeszcze wszystko, ale ile można gadać o telefonach i jak długo można pomijać systemy operacyjne. Nie będę się zagłębiał, bo nakładkę Samsunga pewnie doskonale znacie. Na jakimś etapie Waszego życia prawdopodobnie się z nią spotkaliście, a nawet jeżeli nie, to niczym szczególnym Was nie zaskoczy. Natomiast ta nakładka jest tu ładna, ale ma też swoje wady. Na przykład nie występuje w języku polskim, przynajmniej na razie. Po drugie, język angielski jest tutaj częściowy, bo część ikonek ma pod sobą krzaczki. Co sprawia, że czasem klikacie w ikony na chybił trafił. Zainstalowanie tu sklepu Play na przykład jest równie łatwe, co znalezienie uczynnego pracownika w urzędzie skarbowym. Jest to możliwe, ale trzeba się wykazać dużą cierpliwością i wytrwałością. Podsumowując, to nie jest telefon dla lenia, który oczekuje, że kiedy wyciągnie smartfon z pudełka, wszystko będzie od razu działało. Tutaj na początku trzeba się trochę pomęczyć. Porównałbym to do zamawiania dania w restauracji. Zamawiasz Samsunga i dostajesz ciepły posiłek. Zamawiasz Mi 5, wychodzi do Ciebie kucharz, rzuca w Ciebie fartuchę i mówi: wbijaj do kuchni, trzeba obrać ziemniaki. Ja nie mówię, że ta filozofia jest zła i wiem, że część z Was od początku tego materiału trzymała kciuki, żeby ten telefon dowalił temu telefonowi, ale po pierwsze, ten smartfon miał kosztować 1500 zł. Wczoraj znalazłem go za 1990 ileś tam na Allegro. Wiem, że prawdopodobnie kosztuje 1500 zł w Chinach albo gdzieś tam na jakichś portalach. I spoko, ściągnijcie go sobie i życzę powodzenia w oddawaniu go na gwarancję, kiedy Wam się na przykład zepsuje. Po drugie, ten telefon obecnie nie ma polskiego menu. Ma angielskie z chińskimi wstawkami. I wiem, że jestem leniem. I możecie mnie za to nienawidzić. Ale biorę ten. Bo tak.